Cześć, dzisiaj jest 23 stycznia i dzisiaj przygotowałam zestaw, który mam nadzieję Wam się spodoba. Zestaw LEGO City o numerze katalogowym 60084 od 5 do 12 lat. To są figurki. One mają kombinezony, czerwono-czarno-białe, czapeczki i klasyczne, często spotykane twarzeczki. Wyglądają tyle kombinezonów. I teraz tak, do każdego ludzika zostało dołączone kask. To jest pudełko. Jak wygląda przód? Góra. Tył. Bok. Bok i dół. Zostały dołączone dwie instrukcje. Budowanie. Całkiem spora jest ta pierwsza. Tu mamy reklamy z zestawów Win. Tutaj. Reklamy, spis elementów i reklama Speed Champions. Były naklejki. I to są dodatkowe elementy. I tak, pierwszą częścią zestawu jest podium. Mamy tutaj właśnie podium i możemy postawić puchar, który już mam. Drugą rzeczą jest przyczepa. Znaczy nie przyczepa, tylko takie coś się tak obniża, jeździ. I na dnie jest przyczepiony motor, który wygląda tak. Tak wygląda ta przyczepka. Z tyłu ma światełka. Możemy motorem zjechać po tym właśnie klocku. Kolejną rzeczą jest nasza właściwie no ten właśnie transporter motocykli. Tu możemy właśnie przyczepić naszą przyczepkę. Tu mamy również motor z inną naklejką. Sobie poza zazdrzeżam. Tu mamy taki zbiornik. Nie wiem na co. Teraz jak to tutaj przyczepić? I tutaj są miejsca, takie dwa bolce wystające, na które możemy nałożyć te dwa kaski i się trzymają. Tutaj mamy naklejki, ogólnie dobrze się wprowadzi cały pojazd. Mamy tutaj dwie takie lampki, tu mamy z boku mamy klucz francuski bodajże. I teraz co fajne, mamy otwierane drzwi. Dostajemy się do środka poprzez odczepienie dachu. W środku znajdziemy kubek biały i kierownica, która jest jak powinno być po lewej stronie. No i pełno fajnych naklejek, tylko szkoda, że to w ogóle są naklejki. Tak wygląda przód. Tak by drugi bok i z drugiego boku mamy gaśnicę. Możemy to nazwać, że możemy powiedzieć, że to jest gaśnica. Tak wygląda tył całego pojazdu. I to by chyba było na tyle.
Ale jeszcze przejdę do jednej sekcji, zanim skończę tą recenzję, całkiem krótką, chociaż to jest specjalny odcinek. O, tutaj odczepiamy i znowu doczepiamy i mamy taki jakby, można tu zjechać tym motorem. I to jest właśnie funkcja, tego rodzaju funkcja. Ogólnie polecę Wam ten zestaw, ale na pewno nie ze względu na twarze figurek, ponieważ twarze figurek są bardzo częste, często spotykane w mini figurkach z Lego City, więc... Ale chociaż dla samego zestawu, ponieważ radość budowania to coś bezcennego, nie? Ale to by było na tyle. Powiem Wam jeszcze, że na moim kanale pojawią się jeszcze zmiany, ale to już za kilka miesięcy, więc to trochę później. To tylko taka informacja. A teraz komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.